15 left. No świetnie, ale kontra w otwartej pozycji. I to jest też aspekt, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Janek przyleciał do Kataru, bo dzisiaj kończy się. Szczęście serwisowe. Jeżeli chodzi o jakość uderzenia, podobne. Ten WTA. Świetna praca teraz, Iggy, zwłaszcza ten ruch do przodu. Poczuła teraz wagę tego forehandowego uderzenia Polka. Advantage Pegula. Ależ. To była fantastyczna kontra. Nie zdołałem do końca Będzie bardzo ważna, nie wiem czy nie kluczowa, ta praca do przodu. Dzisiaj David Witt. Mignął nam. Game świąty. Szybkie przełamanie. On musi próbować wykorzystywać właśnie takie akcje. Tym razem troszkę zabrakło Amerykance. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Troszkę Iga została teraz. Mocno naciśnięta teraz. Genialny return, te returny. Świetna kontowa gra teraz. Orzeł jest bardzo niski, musisz bardzo nisko. To przynosiło dużo punktów. Trochę więcej prędkości, 165 km na godzinę. 10%.
różnorodność serwisu. O tym często... To jest najlepsza z możliwych odpowiedzi Iggy na te dwa poprzednie wygrane gemy przez Jessicę Pegulę na sucho do zera. A już. Od jutra pierwszy tysięcznik na antenach Canal Plus Sport. Największe sukcesy. Za 6 dni skończy. Tych 100 najlepszych tenisistek świata, ale dopiero w roku 2019. Troszkę za późno. Ale świetnie teraz rozegrała ten punkt Polka głębokością. Wymianę meczu, przynajmniej na ten moment, mamy za nami. Ależ mamy widowisko, no takiego spotkania jeszcze w tym roku kibice w Dosze nie widzieli. Za słaby serwis na Igę. Tak, i Iga przede wszystkim returnuje. I nie trafia, nie trafia Amerykanka. Ależ dobry kick serwis. Szkoda, bo wspaniale zebrała się do tego returnu. Ale teraz nieprzyjemnie grała Ameryka. Przetrwała. Wyprawia cuda w defensywie Pegula. Trafiła, trafiła sam. Podaje nowym piłkam. Perfekcyjna akcja, krótka, dynamiczna na swoich. No i kolejny problem. Znowu jest drugi serwis do strony backhandowej Iggy. Jest przełamanie. Jest kolejne przełamanie. Otóż to, otóż to. Ale kształt, w sensie kształt. Mam tu zagranie dla rywalki. Raz jeszcze, 166 km na... Proszę bardzo, tym razem...
To jest koniec. Koniec seta trwającego 37 minut. Może być zadowolony Tomasz Wiktor.